Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Często w komentarzach prosicie nas o odcinki poświęcone żołnierzom wyklętym. Nie ma problemu, czas na pierwszy z nich, a omawianie tych bohaterów zaczniemy sobie od naprawdę niesamowitego gościa, od Pawła Jasienicy. Oczywiście walczył z karabinem w łapach i był bezwzględny dla komunistycznych frajerów, ale to absolutnie nie wszystko, bo to, co ten facet zrobił dla popularyzacji polskiej historii, jest po prostu niesamowite. Ten facet bez cenzury pisał o historii w czasach, kiedy cenzura i władza naprawdę mogły człowieka sponiewierać, co zresztą zrobiły w naprawdę perfidny sposób, ale to ocencie sami. Zanim zaczniemy opowiadać sobie o Pawle Jasienicy, to przez kawał czasu będziemy mówić o Leonie Lechu Bejnarze. Czemu? Bo tak naprawdę nazywał się nasz dzisiejszy bohater. Urodził się w Symbirsku w 1909 roku. A jeżeli kogoś interesuje, gdzie jest Symbirsk na mapie Polski, to niech nie szuka. To jest w Rosji i to 900 km na wschód od Moskwy. Czemu właśnie tam przyszedł na świat nasz dzisiejszy bohater? Wystarczy powiedzieć, że jego dziadek był powstańcem styczniowym i w nagrodę cała jego rodzina musiała się przenieść na wschód Rosji. Na szczęście to nie była jakaś permanentna zsyłka, więc po dłuższej tułaczce państwo Bejnarowie przenieśli się bliżej swoich rodzinnych ziem na Wileńszczyznę. Tam młody Leszek, bo z dwóch imion, w jakiego wyposażono, zdecydowanie bardziej wolał właśnie to, chadzał sobie do szkoły, gdzie wcale nie był najlepszym uczniem, a na pewno nie najgrzeczniejszym. Uwielbiał robić sobie jaja, ale nie ograniczał się do strzelania dziewczynom ze staników. Nie, nie. On miał dużo większy rozmach. Na przykład raz postanowił zasiać trochę chaosu w lokalnej synagodze, wpuszczając do niej przerażonego kota. No co, jego bawiło. W każdym razie ocen też nie miał najlepszych, poza tym jest historii. Leszek, od kiedy pamiętał, uwielbiał czytać o tym, co było dawniej, zresztą w szkole też tylko historia w zasadzie go interesowała, więc nie ma się co dziwić, że właśnie na studia historyczne się udał, konkretnie na Uniwersytet Batorego w Wilnie. Tam poznał nie tylko mnóstwo fajnych książek, ale i żonę. Z Władysławą poznali się w klubie włóczęgów i tu się na chwilę zatrzymajmy, bo wokół tego klubu narosło z czasem sporo legend. Niektórzy uważali, że to był taki odłam masonerii, inni, że takie trochę harcerstwo, ale jednak nie do końca. A prawda jest taka, że to po prostu było studenckie koło, które organizowało wypady po Wileńszczyźnie. Czasem naprawdę nie ma co przypisywać wielkiej filozofii do naprawdę prostych rzeczy. Drużyna Bolonii została intelektualnie znokautowana przez tryskających agresywnym kantowskim pozytywizmem Jarałczyków, wśród których jaśniał mój faworyt, arcymyśliciel, mistrz intrygi, nieokiełznany koneser środka pola, Jimmy Nielot. Wczorajszego wieczoru odkryłeś nową koncepcję zdemontowania włoskiej obrony. Przykopałem solidnie w piłę i od razu wleciała do siatki. No ale moment, mówimy tutaj o gościu z wielkim rozmachem, który akurat jest na studiach. No to nie mógł być nudny czas w życiu przyszłego Jasienicy, prawda? Zresztą koledzy nadali mu ksywę Bachus. Co w tym śmiesznego? No to, że Bachus to grecki bóg wina, a taka ksywa zobowiązuje. Przykład? Proszę bardzo. Podczas jednej z wycieczek Bejnar i jego koledzy postanowili wykąpać się o 5 rano w rzece. Okej, ktoś może się czepić i powiedzieć, że to wcale nie jest dowód na to, że byli pijani, ale... Spokojnie, jeszcze nie skończyłem, bo chłopaki stwierdzili, że w sumie to szkoda moczyć gaci i wykąpią się na golasa. Ale to nadal nie wszystko, bo kiedy chłopaki w najlepsze na waleta pluskali się w wodzie, podpłynęły do nich dwie policyjne motorówki, a Leszek z kolegami kazał im Oczywiście dostali za znieważenie policji po mandacie, ale następnego dnia i tak się pewnie zaśmiewali, że było warto, bo wiecie, tak jak już kiedyś powiedziano w South Parku, w życiu jest czas i miejsce na wszystko. A mówią na to studia.
Jednak śmieszne akcje to jedno, a nauka to zupełnie co innego. Na uczelni Beinar radził sobie naprawdę dobrze. Nie ma się co dziwić, bo uczył się tego, co naprawdę lubił. A w trakcie studiów i zaraz po nich sporo się w jego życiu działo. Fakt, jakiś czas był bezrobotny, ale i wtedy nie próżnował, bo ożenił się, dorobił się dziecka, zaczął pisać swoje pierwsze teksty, zaczął prowadzić audycje historyczne w polskim radiu. Generalnie nie było źle, ale całą sielankę spierniczyli Niemcy, którzy postanowili nas zaatakować w 1939 roku. Oczywiście nasz bohater walczył w kampanii wrześniowej, ale jego dywizja musiała się poddać i nasz bohater trafił do niewoli, z której uciekł. Wiecie, jak to jest z tymi ucieczkami? Niektóre potrafią posłużyć za naprawdę dobry materiał na film. A ta? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Bo Beinar uciekł w dość szablonowy sposób. Polegało to na tym, że z kolumn jeńców wprowadzano do szpitali zupełnie zdrowych żołnierzy, którzy tam przebierali się w cywilne ciuchy, po czym wychodzili jako cywilni pacjenci, których nikt nie zatrzymywał. Ktoś pewnie powie, ale głupi ci Niemcy. No nie do końca, głupi nie byli, natomiast na pewno leniwi, bo doskonale wiedzieli o tym, co się dzieje, ale tak im było wygodniej, w ten sposób nie musieli się zamartwiać o wydawanie jedzenia swoim jeńcom, których wojsko i tak już przegrało. Ale nasz bohater ani myślał przestać walczyć. Wrócił do Wilna i wstąpił do ZWZ. Za co był tam odpowiedzialny? Jako że miał wielki talent do pisania prostymi słowami o trudnych rzeczach, o czym sobie zresztą jeszcze opowiemy, to był odpowiedzialny za pisanie ulotek, ale to nie wszystko, bo bardzo przysłużył się też podtrzymaniu ducha walki, organizując, a później wykładając na tamtejszym tajnym uniwersytecie, a w wolnych chwilach zajmował się kurą, którą trzymali z żoną w mieszkaniu. Ale to wszystko do czasu, bo jego wojskowa kariera nabrała rozpędu w 1944 roku w ramach operacji Ostra Brama przy okazji akcji Burza, o której sobie jeszcze kiedyś dokładniej opowiemy. Generalnie chodziło o oswobodzenie Wilna i przyjęcie tam czerwonoarmistów jako gospodarze. Znacie ten schemat z Powstania Warszawskiego. Nasz bohater miał tam wszystko obserwować, a później ładnie opisać na potrzeby mediów. Niestety wszystko się spierniczyło, bo Sowieci wchodząc do Wilna wcielili żołnierzy AK do Armii Czerwonej i skończyło się nasze gospodarzenie. Przyszłemu Jasienicy się to jednak nie spodobało i ruszył z kolegami do powstańczej Warszawy pomagać rodakom. Udało się? No nie, bo dopadli ich Ruscy i wcielili do Ludowego Wojska Polskiego, ale jak możecie się już pewnie domyślać, Leszkowi się to nie spodobało i uciekł. Gdzie tym razem? Do ekipy innych żołnierzy AK, którym wcale nie podobało się to wyzwolenie niesione nam przez Sowietów, mimo że formalnie nadal trwała wojna z Niemcami, konkretnie do 5. Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez kultowego Łupaszkę, czyli Zygmunta Szędzielarza. Nasz bohater też dorobił się ksywy. Jeszcze nie Jasienica, na razie działał pod pseudonimem Nowina. Z racji swojego wieku i doświadczenia szybko stał się zastępcą dowódcy, a za co tam był odpowiedzialny? Miał sporo funkcji, między innymi miał pod sobą komórkę wywiadu, był odpowiedzialny za sporządzanie rozkazów, ale miał też strasznie ważną funkcję, bo pilnował w oddziale kasy. No, bo to jest super robota! Ale nie tak. Jasienica naprawdę dbał o budżet. Wypłacał swoim żołnierzom hajs, żeby ci kupili sobie jedzenie u lokalnej ludności, ale też dbał o to, żeby ta lokalna ludność zawsze dostała rekompensatę, jeśli w wyniku działań ich ekipy poniosłaby jakieś szkody. Żołnierze uwielbiali Beinara za to jego, jak już wiemy, dość specyficzne poczucie humoru, ale też po prostu za to, że był luźnym gościem. No, chyba że chodziło o dyscyplinę. Tutaj Lechu był nieprzejednany. Na przykład, kiedy przyszły tęgie mrozy, to zabronił palenia dużych ognisk, żeby nie wytropił ich wróg. Ale to nie wszystko, bo kiedy napadało więcej śniegu, to zostawiał tylko symboliczne warty, żeby zostawiać jak najmniej śladów. 19 stycznia 1945 roku formalnie rozwiązano Armię Krajową, ale jak już ustaliliśmy, dla wielu żołnierzy walka się nie skończyła. Zmienił się tylko okupant. W trakcie działania antykomunistycznego podziemia nasz dzisiejszy bohater dał się poznać jako jeden z największych wrogów konfidentów. Jeśli ktoś kapował Sowietom, to mógł być pewny, że porucznik Nowina i koledzy dobiorą mu się do dupy. W ten sposób zginęło kilka osób, w tym przynajmniej jeden sołtys, a do naszego Leszka przypięto powiedzenie: porucznik Nowina, co sołtysów za donosy wyżyna. Który tam to Zborek? Ja jestem Zborek, a co? Jesteś Targówka? Znasz Mentusa? Znam! Dostaliśmy grypsa od Mentusa, że się rozprułeś i chłopaków posprzedawałeś, że jesteś frajer z wolności. Pójdź ci w dupę, Mygusie! Nie.
Niestety pewnego dnia ekipa Łupaszki, a więc i naszego porucznika Nowiny, wpadła w zasadzkę, a Lech miał sporego pecha. Czemu? Bo pułapka była zorganizowana przez Ludowe Wojsko Polskie, którego żołnierze podobno wcale nie chcieli strzelać do chłopaków z podziemia, bo byli siłą wcieleni do armii. Ponoć specjalnie strzelali tak beznadziejnie, żeby tylko nie zrobić im krzywdy. Przy czym, no właśnie, nie wszyscy. Bo w ich szeregach znalazło się 3 Rosjan ubranych w polskie mundury i oni akurat bardzo celnie pruli z karabinu maszynowego. Lech został ranny, musiał zostać zniesiony z pola walki i przetransportowany do wsi nieopodal. Tam lokalni mieszkańcy ukrywali go przed komunistami w chlewie, a później przerzucono go do innej wsi, gdzie zajmował się nim lokalny ksiądz. Ta wieś nazywała się Jasienica i to właśnie od nazwy tej miejscowości nasz bohater przybrał pseudonim, pod którym od tej pory działał. A skąd imię Paweł? Prawdopodobnie po prostu mu się podobało. Kiedy Jasienica poczuł się już lepiej, uznał, że nie będzie narażał lokalnych mieszkańców swoją obecnością na niebezpieczeństwo i przeniósł się do Krakowa, żeby dalej walczyć z komuną, choć już nie bronią, a słowem. Zaczął pisywać dla Tygodnika Powszechnego, ale bardzo szybko go złapali i pewnie trochę by posiedział za walkę z systemem, gdyby nie wstawiennictwo szefa katolickiego stowarzyszenia PAX. Wychodząc z pierdla, Jasienica podobno usłyszał takie słowa. Wyjdzie pan na wolność. Zobaczymy, jak to się ojczyźnie opłaci. No i opłaciło się, ale na pewno nie w taki sposób, jaki założyli sobie komuniści. Jasienica stworzył bowiem absolutnie fantastyczne książki o historii Polski, które napisane fachowym, acz bardzo przystępnym językiem, wielu osobom otworzyły oczy. Mówię tutaj o Polsce Piastów, Polsce Jagiellonów i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Z miejsca stały się bestsellerami, a Polacy pokochali przystępnie przedstawioną historię. Okej, może nie wszyscy, bo komuniści jeszcze bardziej znienawidzili Jasienicę. Jego książki przedstawiały bowiem historię w taki sposób, jakiego nie życzyła sobie wtedy propaganda. Nasz bohater na swoich książkach również co nieco zarobił i w 1965 roku mógł sobie pozwolić na zakup jednego z najbardziej pożądanych wtedy samochodów, Wartburga. Ale nie nazywał go furą czy jakąś tam inną gablotą. Nie kryjąc skąd miał pieniądze na zakup, określał swój samochód jako samochód jagielloński. O, przepraszam, przepraszam, momencik, Ajkot mi dzwoni. Władza jednak nie zapomniała zniewag i cierpliwie czekała, obserwując Jasienicę. Po raz kolejny podpadł, podpisując słynny list 34. Co to takiego było? To był taki protest znanych autorów, którzy opowiadali się przeciwko cenzurze. A czemu tylko było ich 34? Bo tylko tylu miało jaja. Inni koledzy ze Związku Literatów Polskich solidarnie ich za to skrytykowali. Ale raczej Jasienica się tym nie przejął, bo wiecie, wtedy o Związku Literatów Polskich mówiono, że żeby zostać członkiem, to trzeba było wydać książkę. I 2 kolegów. Jednak na największy cios miała dopiero przyjść pora. W życiu Jasienicy przyszedł bardzo smutny moment, bo zmarła jego żona, co załamało go na pewien czas. I właśnie wtedy władza postanowiła uderzyć w wyjątkowo perfidny, choć dyskretny sposób. Jasienica był szalenie popularny, na spotkania z nim przychodziło dużo osób, więc w sumie nie dziwi, że początkowo nie zauważył Zosi Darowskiej, która zawsze siadała z przodu, często zadawała mądre pytania, dawała książki do podpisu, ale wreszcie pewnego dnia zaczepiła go na ulicy. Powiedziała, że pisze książkę i bardzo jej zależy na konsultacji, a że Jasienica był spoko gościem, to powiedział, że nie ma problemu, umówili się na kawę i tak im się świetnie rozmawiało, że zakochał się w Zosi, która była podstawioną agentką SB. Wielkie mi co! To są po prostu sprawdzone metody! Jasienica nie mógł wiedzieć, że mądre pytania pisali jej wcześniej agenci SB, a kobieta zgodziła się uwieść naszego bohatera, bo po prostu zarabiałaby więcej niż w swojej dotychczasowej pracy, co wcale nie oznacza, że zarabiała jakieś ogromne pieniądze. Kiedy Jasienica się do niej wprowadził, to już w ogóle miał agentkę pod nosem w zasadzie bez przerwy, a ta pisała na niego donosy w ubikacji. Później umieszczała je w książkach, które niby pożyczała koledze, oczywiście agentowi SB. Jednak chyba nawet bezpieka nie podejrzewała, że sprawy pójdą im aż tak świetnie, bo jak wielka radość musiała u nich zagościć, kiedy dowiedzieli się, że Jasienica oświadczył się ich agentce. Nasz dzisiejszy bohater do końca życia nie wiedział, że dziewczyna, którą szczerze kochał, na niego donosiła. Może to i nawet lepiej, że zmarł w niewiedzy 19 sierpnia 1970 roku, a jego perfidna żona nawet po pogrzebie napisała donos, w którym wskazała, kto pierwszy zaczął śpiewać Mazurka Dąbrowskiego.
Paweł Jasienica, albo jak kto woli, Lech Bejnar był wyjątkowym gościem, chociaż święty nie był, podobnie jak inni żołnierze wyklęci, no ale czasy były straszne. Sam zresztą powiedział, że im wojna trwa dłużej, tym robi się coraz bardziej okrutna. Ale mam nadzieję, że po obejrzeniu dzisiejszego odcinka, po tym jak go lepiej poznaliście, to nie macie wątpliwości, że jego intencje, podobnie zresztą jak intencje wielu jego kolegów, były szczere i dobre. Trzeba o nich pamiętać i pielęgnować pamięć żołnierzy. Żołnierzy wyklętych i każdy to niech robi na swój sposób. Natomiast jeśli lubicie biegać, to mam dla Was świetną informację, bo 26 lutego 2017 roku odbędzie się największy bieg pamięci w Polsce. Bieg Tropem Wilczym. I nie trzeba być wcale wyczynowcem. Dystanse są takie, że nawet ja bym dał radę, a najlepsze jest to, że odbędzie się w 240 miastach i to nie tylko w Polsce. Jeśli chcecie wziąć udział i w ten sposób oddać hołd żołnierzom wyklętym, to biegiem udajcie się na tropemwilczym.pl, żeby się zarejestrować. Polecamy serdecznie. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy Ci znać o nowych odcinkach.